No dobra. Domowa kuchnia, tu mamy poziom Dingo Dyla. Zrobmy sobie taśmę z retrospekcją. To jest już poziom numer 8. Tak, dobrze policzyłem. Grupowa analiza zdrowia. What? Czemu grupowa analiza zdrowia? Czyżby tu miał być jakiś przeciwnik? Ha? Czyżby? To jest chyba ten, 10 czerwiec, tak mi się wydaje, albo 6 października, ale wątpię w to. Jak już to albo 10 czerwiec, albo 6 października. Szczerze sam nie wiem, już się trochę gubię. Ale raczej 10 czerwiec, jestem wręcz pewien. To na razie easy jest w sumie. Na razie nie widzę niczego trudnego w tym. A, dobra, życie tam jest. I taką są drogę jeszcze raz musimy pokonać. Nie wiem, co jest w tym trudnego. A, dobra, już rozumiem. Dobra, rozumiem. Wiem, na czym polega sprawa. Dokładnie, trzeba to w taki sposób omijać, bo skrzynka może nas zgnieść i dopiero potem będzie problem. Zastanawiam się, jak ja tą sekcję zrobię. Znaczy, jak tę sekcję zrobię. To będzie bardzo zabawna sekcja. Już to widzę, kurde. Maraton faili. Od 7 boleści. Dobra. Kurde, co ja podchodzę tak bliżej? Ogarnij się, Crash. W sumie to Crash podchodzi. Dobra, udało się. Unik... Ale to było creepy, nie? Dobra, teraz z tym już nie będę ryzykował. Jakby wali mnie trochę, to wolę już, żeby detonator Nitro za mnie to zrobił. Dokładnie tak. Nie ma co ryzykować. Retrospekcja ukończona, kolejna już retrospekcja ukończona i kolejna na 100%. Przynajmniej to są poziomy, które robię na 100% i wychodzą mi na 100%, więc... Yes! 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 No... Mapa wymiarów. Przez chwilę myślałem, że coś się gra zlagowała, ale jednak nie. Dobra. Czas na domową kuchnię. Zobaczmy, co tutaj na nas będzie czekać. Ha, już wiemy, czyj tu poziom będzie na nas czekać. Domowa kuchnia. Czyj to poziom? No jak myślicie, czyj to poziom? Crikey, I'm starved! Wait, is that... Roadkill pie? Slogging centipede gumbo? Braised bat tacos with guacamole? Well now, what have we got here?
Either that vile swill Papa Batfield cooks up in his filthy outhouse. Come on down to Dingo's Diner. Food served at Dingo's Diner may not meet the legal definition of food. Consume at your own risk. Side effects of dining at Dingo's Diner may include fatigue, increased body odor, risk-seeking behavior, thinking too much about your uncle, increased hunger, alienation from friends and family, skin irritation, ennui, leaky orifices, oozing orifices, flowing orifices. You fucking scared in my diner! Remembering that girl from high school, what's she up to? Do you think she's happy? And profuse all of your hunger knows you so bad. Moi drodzy! Coś, na co chyba wszyscy czekaliśmy od czasów, kiedy grę zapowiedzieli. Czas na poziom Dingo Dyla. I o mój Boże, co tutaj się najlepszego wyprawia, to już naprawdę nie ma najmniej... Nie, to dosłownie, kurde, przechodzi ludzkie pojęcie. Więc na czym polegają poziomy Dingo Dyla? Może opowiedzmy sobie trochę o sterowaniu w tych poziomach, bo to myślę, że jest kwestia dosyć ważna. Poza tym, że X-em, kwadratem możemy robić coś takiego, że wiecie, X-em skaczemy, kwadratem atakujemy ogonem, kółkiem zresztą to samo, to R2 możemy właśnie przyciągać tym całym jego wzmacniaczem, czy nie wiem jak to się w sumie nazywa, tym odkurzaczem jego takim. W sumie, no mówmy na to odkurzacz. I dzięki temu, że zaczęliśmy teraz pierwszy poziom Dingo Dyla, to od teraz wszystkie poziomy Dingo Dyla będą dla nas dostępne w każdym świecie. Ale poziomami Dingo Dyla, tak samo jak i poziomami Towny, zajmiemy się innym razem. Fabuła tego poziomu jest taka, że musimy teraz dostać się do baru Dingo, ponieważ z tego co Dingo zauważył, ktoś po prostu no w bardzo niefajny sposób chce zająć się jego barem. I są to tak zwani intruzi, których musimy się pozbyć. I tak też uczynimy. Ale muzyka tutaj, jak i level design po prostu są przepiękne. I patrzcie, ile mamy już skrzynek. 108, a my dopiero co poziom zaczęliśmy. Dobra, załatwiony, zatopiony. Nie bez powodu tutaj poleciałem, dlatego że... Tajny klejnot! Albo ukryty klejnot w sumie, jak chcemy sobie go nazwać. Chociaż dla mnie to może być nawet i tajny klejnot. Ale Jezu, w jakich zniszczach jest ten bar, what the fuck? Co oni najlepszego tutaj zrobili? Masakra. Szkoda mi trochę. Dingo Dyle się tak napracował nad tym barem, a jego marzenie mogło zostać spełnione, a tak to wszyscy mu pod górę robią. Nie dziwota, że on potem nie jest ufny do kogokolwiek. Dobra. Tak postawiasz sprawę, gościu. No to jak widzisz, znokautowałem cię beczką TNT. Swoją drogą, mówiąc o TNT, kolejna sprawa i kolejna ciekawostka zarazem mówi o tym, że teraz jest lekki redesign TNT, bo nie wiem czy wiecie, ale początkowo TNT, znaczy redesign, Boże święty, co ja gadam. TNT teraz ma taką, nie wiem, wystającą laskę z swojego pudełka lub boksu, lub beczki, jak chcemy sobie to nazwać. Bo to też zależy od typu TNT, bo może być ta beczka lub zwykła skrzynka. I ona ma teraz taką laskę dynamitową odstającą. Co też warto wspomnieć jest to, że to jest pierwszy crash w serii. Poza, znaczy w sumie w trylogii coś takiego się nie wystąpiło, więc to jest pierwszy crash w serii, gdzie możemy manipulować kamerą, czyli możemy sobie ją latać na lewo i na prawo. Coś, co nie było w ogóle dostępne w innych crashach. Co warto też wspomnieć o tym. No i patrzcie, jak nadrobiłem te 99 żyć.
Mówiłem, że to jest wykonalne. No proszę was. To miało być niewykonalne. A gdzie tam? To są w ogóle moje ulubione poziomy Dingo Dale'a. Chociaż uwierzcie mi, te poziomy też potrafią być długie. I wy się o tym przekonacie. Jest jeden poziom w tym świecie, który ma 600 skrzynek do zebrania. Ja nawet nie żartuję. Dosłownie 600 skrzynek jest do zebrania w tym poziomie. Zresztą ci, co byli na moim livestreamie, gdzie grałem w Crash'a, to powinni pamiętać, że coś takiego miało miejsce. Wszyscy w ogóle byli w szoku. A jak nie wszyscy, to zdecydowana część. Nie, faktycznie skrzynki z TNT też mają taką laskę wystającą. To taka dziurka jest. To od razu można zobaczyć. A co to był za lag? Dobra, czas rzucić w tamte skrzynki. Mamy 259. Znaczy zaraz będziemy mieli 259. Bo liczę w sumie już tymi dwoma skrzynkami, których jeszcze nie zniszczyłem. Halo, no niszczcie się, kurde! No, o to chodziło. O to od początku chodziło. Pierwsza śmierć to jest dobry wynik jak na połowę poziomu już. W sumie i tak nadrobiłem te życie, więc w sumie co to była za śmierć, skoro jest już nadrobiona. Strzelec wyborowy, o proszę. Jeszcze trofkę zdobyłem za to. Ładnie. No dobra, no to skoro się udało, to teraz trzeba lecieć tutaj. O, jakieś nietoperzyki reklamują konkurencję, normalnie. Znaczy oni są tą konkurencją. Nie żebym ja się tutaj chciał czepiać. Dawaj, dawaj, no rzuć tym TNT, no rzuć, dawaj, kozaku. Jesteś taki cozy? Dawaj. Chyba na to wygląda, że wszystkie skrzynki zebrałem tak jak miało być. No, zrzucił TNT. To niezłe TNT. W sumie nawet tam w wodzie wybuchło, więc easy. Ale to już słabe było, bo tutaj mamy końcówkę poziomu, a ja wolałbym mieć klejnot za te... Wiecie. Lepiej mieć klejnot za te, no. Wszyscy wiemy, o co chodzi. ...356 na 398. No to niewiele nam brakowało, szczerze powiedziawszy. No, niewiele brakowało, tutaj tylko skrzynki nam brakują, więc... Ten poziom nam poszedł bardzo dobrze.